Lato, 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 ach to ty. 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 Zwierzaczku, 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 ach to ty. Zwierzaczku, 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 a to ty. Zwierzaczku, 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 a to ty. Zwierzaczku, 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 a to ty. Kotku, kotku, a to ty. Dobrze, rozśpiewałyśmy się, szanowni drodzy, szanowni. Tak, brawo, brawo. Po raz szósty na zaczarowanym koncercie, w zaczarowanym jak zawsze, kiedy jesteście Radio Kraków, witamy Was, Anna Dymna i Wielka. Jest obiad, to o kurlu najpierw myślę. Jak jest brudny, to wolatem to nie wiśle. Ma mundurek i obroże i wygląda nie najgorzej, chociaż czasem ktoś zapyta, co to jest. Razem ze mną będę bór, będę w drugie wszystkie dziur. Na powietrzu słuchawka, na markietach i na mostach. No to jakby w jednym krótkim zdaniu tak powiedziałam wszystko. Nie, no dzisiaj robiliśmy szósty koncert z cyklu Zaczarowane Radio Kraków. Wymyśliliśmy sobie to, żeby spotykać się z naszymi finalistami, podopiecznymi Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. I Radio Kraków nam dało taką możliwość. I to jest fantastyczne, ponieważ się spotykamy tak jak dzisiaj. To jest wszystko spontaniczne. Andrzej Zarycki jest kierownikiem muzycznym tego przedsięwzięcia, więc on przygotowuje piosenki. Witka Jazgar ustala, bo ja już nie dam rady wszystkiego, więc razem to ustalamy, ona układa kolejność. A jak ja mogę, to się zwalniam z egzaminów wstępnych, za co bardzo szkole dziękuję, że mnie zwolniła. I wtedy jestem, ponieważ ja ich wszystkich znam, no to tak coś gadam, prawda? I to jest cudowne, bo to są takie rodzinne właściwie spotkanie. A tu świat jak zdrowy sad, tyle słońca przyjmuj nam, tyle ziarna róż, pejzaży gwiazd i skutku jesieni. Więc jeśli nie obszę, gdzieś tam jest, czy ja wiem gdzie, gdzieś gdzie pójść, psów nie spotkasz się z nikim, to ja odnośne proszę czynniki, skierujcie do niego mnie. Kombinujemy, żeby to zawsze było tematyczne, ponieważ jakby nasz festiwal jest imienia Marka Grechuty, więc wzięliśmy to od piosenki Wiosno, ach to ty, wiosna, lato, jesień, zima, no ale potem cztery pory roku się skończyły, to potem pomyślałam sobie, co jest najważniejsze w życiu, miłość. No więc była miłość, ach to ty, potem sobie pomyślałam, co jeszcze takie jest ważne w życiu moim, zwierzęta, które są obok nas, i teraz było zwierzaczku, ach to ty. Długośmy to wymyślali, a teraz już się kłócimy, co będzie następne, ale mam nadzieję, że Radio Kraków będzie z nami i że będzie nas tutaj wpuszczało, bo to jest ogromna radość dla wszystkich moich, naszych podopiecznych. Bo teraz, mimo że już wszyscy wyjechali na wakacje, to nie było pusto na sali. Fantastyczni muzycy są kochani.
wcześniej była Agnieszka Chrzanowska. Także, ale już parę gwiazd było i inne czekają w kolejce. Jest, mam też zaganiać obce, by nie zeszły na manowce. A piwniczne piosenki, była Niebieska Patelnia, co była przyczynem piwnicy i całą moją młodością, ale też się pojawił człowiek, który napisał Konika na biegunach, Franek Serwatka, on był w Cyruliku kiedyś, a ja go poznałam dlatego, że on mi leczył zęby, jak byłam taką, przepraszam, 20-letnią dziewczyną, a potem on gdzieś wyjechał, miał klinikę we Wiedniu, wrócił i on dzisiaj nam zaśpiewał Konika na biegunach, także to są takie różne wycieczki sentymentalne, wspomnienia i w ogóle jest cudownie, bo się wszyscy znamy. I tak się czuję, że nam jest dobrze razem. Tak sobie pośpiewać. I Andrzej Zalucki jest kochany, to jest nasz czarodziej. I on to robi z taką radością. Tak jakoś, że się... Można szczekać, miauczeć, co tam kto woli. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.